W Kurierze teraz Mława, grupa Zalewski Patrol, kolejny już raz rozpoczęła akcję pomocy osobom bezdomnym. Wolontariusze między innymi odwiedzają pustostany i przekazują rzeczy niezbędne do przetrwania okresu jesienno-zimowego. Budynek w centrum miasta. Dwóch bezdomnych koczuje tu od kilku dni. W tej chwili to kolega... Jeszcze się bujawi no tu. Kolega właśnie jest na takiej drodze, że... Pozwoli mi poszukać pracy, jakiegoś miejsca, gdzie będę mógł tą zimę przekoczować, prawda? My sobie radę dajemy. Grupa Zalewski Patrol osobom bezdomnym pomaga od 28 lat. Tak jak dziś, wolontariusze rozdają ciepłą herbatę, kanapki, koce. My nigdy nie pytamy, dlaczego ten człowiek się znalazł w takiej sytuacji, czy przyczynił się do tego, czy nie, jaka jest sytuacja. Po prostu staramy się mu pomóc, bo to jest człowiek. Mławcy wolontariusze do marca będą sprawdzać pustostany na terenie miasta. Uruchomiony został też specjalny numer telefonu, pod którym każdy może zgłosić informacje o miejscu przebywania osoby bezdomnej. Można też napisać maila. Odpowiedzieliśmy na prośbę rodziny, spotkaliśmy człowieka, malarza, artystę malarza, który w bardzo trudnych warunkach przebywał i za bardzo z rodziną nie chciał być ani słuchać. Wspólnymi siłami wraz z rodziną udało nam się umieścić tego człowieka w szpitalu. Dużo się też zdarza, że nie chcą pomocy, bo myślą, że jeszcze są samodzielni. Aby pomóc bezdomnym, można przekazać potrzebne im szczególnie zimą. Koce, śpiwory, termosy, ciepłe obuwie, a także żywność konserwową. Wolontariusze przekażą to potrzebującym.